Witam serdecznie i zapraszam na spotkanie z Wielkim Ari, jego uczniem Chaimem Witalem i Rawem Portnarem na kolejnej lekcji z księgą Ets Chaim – Drzewo Życia. Znajdujemy się na stronie Hei, 5, Ets Chaim, werset Jud, 10. Na poprzedniej lekcji Ari powiedział nam, że jeżeli weźmiemy wszystkie 10 sfirot kawa, prostego światła, ogólne 10 sfirot całego wszechświata, to w każdej z nich jest także jej własne 10 sfirot i każda z tych 10 również ma swoje własne 10 i tak bez końca. Tak samo, jak mówiliśmy wcześniej w odniesieniu do 10 sfirot Igulim, okrągłego światła. I przechodzimy do kolejnego fragmentu Ets Chaim. Vehinei. Pchina zot habet nikra celem Elokim. Ve'ale haromez hakatuv be'amro. Va'ivra Elokim et ha'adam be'tzalmo ba'tzelem Elokim. Uchime'at kol sefer ha'zohar ve'hatikunim rov divreihe kulam mit askim be'fhinat Bet Hazot Bilvat. Kmoshe Chtov Heitev Bamakom Acher. Veharei Baze Itkaimu Bet Hasfarot Hanal Ki Yesh Bet Pchinot Derach Igulim Ve Derach Kavim Veshteichem Kaehat Tovim Divrei Elokim Chaim. I oto ten drugi aspekt nazywa się obraz Elokim. Jest to obraz Stwórcy w jego właściwości, surowości, prawa. On ma tutaj na myśli drugi aspekt. Pierwszy jest to Igulim, a teraz mówi on o Yosher, światło proste, i mówi on, że ten drugi aspekt nazywa się obraz Elokim. I na to jest wskazówka w piśmie, jest to na samym początku Tory, gdzie powiedziano: i stworzył Elokim człowieka według obrazu swojego, według obrazu Elokim. I prawie cała księga Zohar i Tikunim, większość ich słów, prawie wszystkie, zajmują się tylko tym drugim aspektem. Czyli mówi on nam tutaj, że praktycznie wszystko, o czym mówi cała księga Zohar i Tikunim Zohar, mówi o świetle Yosher, można powiedzieć idącym z góry w dół w obrazie człowieka, a nie o Igulim. Jak my napiszemy dobrze w innym miejscu. W ten sposób można usprawiedliwić dwie przesłanki, jak powiedziano wyżej. Przesłanka jest to pojęcie z logiki, ale można powiedzieć też dwa zdania, opinie. I on mówi tutaj, że obie one są słuszne i prawdziwe. Bowiem są dwa aspekty.
derach i gulim, we derach kawim. Droga i gulim, czyli okrągłe kelim i okrągłe światło, i droga linii, czyli trzy linie z góry w dół. I po tych trzech liniach idzie światło oraz kelim, które otrzymują to światło. Zawsze trzeba o tym pamiętać, że nie ma światła bez kli. Poza tym zawsze trzeba też pamiętać, że chociaż kabaliści bardzo często piszą, że światło na przykład opuszcza się lub wznosi, albo wchodzi lub wychodzi, czy też na przykład pogrubia się i tym podobne, ale oni piszą tak, wychodząc z założenia, że my już bardzo dobrze wiemy i pamiętamy o tym, że to nie światło w swojej istocie się zmienia, ale zmienia się odczucie tego światła w naczyniach, w kli. Zasada, że nie ma światła bez kli, jest jedną z najbardziej fundamentalnych zasad w kabale i nie wolno o tym zapominać. I mówi dalej Ari, i obydwa te aspekty są dobre, czyli są słuszne. I są to słowa żywego Elohim. Jest takie określenie w języku hebrajskim, tłumaczone nieraz jako słowa żywego Boga. Ale my tutaj używamy takich imion, jakie występują w tekście, bowiem słowo Bóg w zasadzie nic nam nie mówi. Uwaze ityashvu laha kama ma'amarim hanir'im ke helokim ze im ze. Beinyan seder umacav hayut sfirot. Gam idba'er laha hahakira hanal. Ech yehye rosh vesov mala umata beinyan hayut sfirot. Vehinei hu mevoar behol bet behinot eilu. Ha'achat behina hayut sfirot beciur igulim. Ze toch ze veze pashut hu. Sheigul hasovev al kulam shehu galgal haketer. Hinei hu davuk im ha'ein sof yoter mikulam velachen meshubach. I tym rozwiązuje się mnóstwo wypowiedzi, czyli opinii, sądów, które wydają się przeciwnymi jedno drugiemu w aspekcie porządku i stanu dziesięciu sfirot. Także będzie ci wyjaśnione to badanie, o którym powiedziano wyżej, jak może być rosz, czyli początek, i sof, czyli koniec, góra i dół w aspekcie dziesięciu sfirot. Dlatego, że przedtem był to problem. A teraz już jest to zrozumiałe, że są dwa aspekty. I oto jest to wyjaśnione w obydwu tych aspektach. Pierwszy jest to aspekt dziesięciu sfirot w formie igulim, czyli okrągłej, sferycznej, jeden igul wewnątrz drugiego, i jest to po prostu tak, że igul, który okrąża wszystkie, czyli wszystkie pozostałe igulim, dosłownie igul, który jest na wszystkich, jest to Galgal Keter.
mamy tutaj słowo galgal, które oznacza kula, sfera. Zapamiętujemy sobie i od tej pory będziemy używać obydwu tych słów, i gul, i galgal. Ich znaczenie jest niemal takie samo. Różnica jest dla nas w tej chwili nieodczuwalna. I oto on, galgal jest w języku hebrajskim rodzaju męskiego, i oto on, ten galgal, keter, jest zetknięty z Ein Sof bardziej niż wszystkie. Bardziej niż wszystkie pozostałe. I dlatego jest najbardziej wysławiony, wychwalony, czyli można powiedzieć najbardziej wywyższony, dostojny, godny ze wszystkich innych. Amnam galgal habet hanikra chochma jesz hefsek weino oven ha'ein sof. Wehu galgal haketer lachen maalato lemata mimaalat haketer. Wehen galgal habina hu rachok min ha'ein sof shiur bet igulim. Umala to lemata mimalat hachochma. Jednak galgal drugi, który jest wewnątrz pierwszego, najbardziej zewnętrznego, który nazywa się chochma, jest przerwa, czyli odstęp, pauza pomiędzy nim i Ein Sof, i jest to galgal keter, który jest pomiędzy nimi. Dlatego jego stopień, czyli jego dostojeństwo, godność, ranga, jest niższy od stopnia keteru. Także galgal bina jest oddalony od Ein Sof na miarę dwóch igulim, ponieważ keter i chochma oddzielają ją od Ein Sof i jej stopień jest niższy od stopnia chochma. W alderach ze kol igul veigul mikol haolamot kulam asher betoch hahalal kol haakarof El Or Ein Sof Yoter Mehavero Hu Elyon Meod Umeshubach Mehavero Ad Shenimca Ki Haolam Haze Haratsii Hachomri Hu Nekuda Haemcai Tichona toch kol haigulim kulam. Betoch kol hamakom hahalal. Vaavir hapanuj hanal. Vegam hu meruhak min haein sof. Harhaka gmura. Yoter Mikol haolamot kulam. Vealken hu kol kach gashmi vehomri betachlit hagashmiut. Im heyoto nekuda emcait betoch kol haigulim. Vehaven zehejtev. I mówi nam dalej Ari. I takim samym sposobem każdy igul ze wszystkich światów razem
w tej opróżnionej przestrzeni, który jest bliżej do światła Ein Sof, bardziej niż inny, dosłownie w języku hebrajskim jest bardziej niż jego towarzysz, jest o wiele wyższy i godny wychwalenia niż inny, który jest bardziej oddalony. Na tyle, że my znajdujemy, że ten świat, ziemski świat, materialny, jest to kropka centralna, środkowa, wszystkich igulim razem, pośrodku całego miejsca opróżnionego i powietrza pustego, jak powiedziano wyżej. Mamy tutaj słowo awir, powietrze. Jest to or hasadim. Jeszcze będziemy się tego uczyć, co to jest puste powietrze. I także on, czyli ten świat, jest oddalony od Ein Sof w całkowitym oddaleniu, bardziej niż wszystkie światy razem wzięte, i dlatego jest on na tyle materialny i gruby. W skrajnej materialności swojej, ponieważ jest kropką centralną wewnątrz wszystkich igulim. Wehaven zehejtef. I zrozum to bardzo dobrze. Na tym zakończymy dzisiejszą lekcję. Wszystkiego dobrego. Pracuj nad sobą. Pracuj nad tym tekstem. Ja troszeczkę ci podpowiadam, ale główną pracę ty powinieneś wykonywać sam. Starać się w skupieniu wgłębić się w ten tekst. Odczuć to wszystko i przekonać się o działaniu kabały na samym sobie. Na koniec przeczytamy jeszcze raz sam tekst Etz Chaim z dzisiejszej lekcji bez komentarzy. I oto ten drugi aspekt nazywa się obraz Elokim. I na to jest wskazówka w piśmie, gdzie powiedziano: i stworzył Elokim człowieka według obrazu swojego, według obrazu Elokim. I prawie cała księga Zohar i Tikunim, większość ich słów, prawie wszystkie, zajmują się tylko tym drugim aspektem. Bowiem są dwa aspekty: droga igulim i droga linii. I obydwa te aspekty są dobre i są to słowa żywego Elokim. I tym rozwiązuje się mnóstwo wypowiedzi, które wydają się przeciwnymi jedna drugiej w aspekcie porządku i stanu 10 sfirot. Także będzie ci wyjaśnione to badanie, o którym powiedziano wyżej, jak może być Rosz i Sof, góra i dół, w aspekcie 10 sfirot. I oto jest wyjaśnione w obydwu tych aspektach. Pierwszy jest to aspekt 10 sfirot w formie igulim. Jeden igul wewnątrz drugiego. I jest to po prostu tak, że igul, który okrąża wszystkie, jest to Galgal Keter. I oto on jest zetknięty z Ein Sof bardziej niż wszystkie i dlatego jest najbardziej wysławiony. Jednak Galgal drugi, który nazywa się Chochma, jest przerwa pomiędzy nim i Ein Sof i jest to Galgal Keter. Dlatego jego stopień jest niższy od stopnia Keteru. Także Galgal Bina jest oddalony od Ein Sof
na miarę dwóch igulim i jej stopień jest niższy od stopnia chochma. I takim samym sposobem każdy igul ze wszystkich światów razem w tej opróżnionej przestrzeni, który jest bliżej do światła Ein Sof bardziej niż inny, jest o wiele wyższy i godny wychwalenia niż inny, który jest bardziej oddalony. Na tyle, że my znajdujemy, że ten świat ziemski, materialny, jest to kropka centralna, środkowa, wszystkich igulim razem, pośrodku całego miejsca opróżnionego i powietrza pustego, jak powiedziano wyżej. I także jest on oddalony od Ein Sof w całkowitym oddaleniu, bardziej niż wszystkie światy razem wzięte, i dlatego jest on na tyle materialny i gruby. W skrajnej materialności swojej, ponieważ jest kropką centralną wewnątrz wszystkich igulim. I zrozum to bardzo dobrze.